Siemano z rana. Wysiewamy dzisiaj korkali pod kukurydzę. Mamy do wysiania około 50 hektarów jeszcze. Przygotowujemy siewnik do siania słonecznika. Wymieniamy tarczę. Do słonecznika zakładamy tarczę z dziurkami o średnicy 2,5 mm. Uszczelki dodatkowo też wymieniamy już przez czas. Maciej się tu męczy. Ja pierdoli. Tutaj widać różnicę ładnie, średnicę dziur do słonecznika, do kukurydzy. W międzyczasie zawsze coś tu przy siewniku porobimy, bo jeszcze chwileczkę i zaczynamy siew. Już mamy siewnik prawie że gotowy. Tutaj mamy rozebraną przekładnię z rozrzutnika. Dwa koła zębate nam się ułamały. Czekamy za częściami, będziemy też to składać. Jeszcze nam troszkę zostało do wywiezienia rozrzutnikami. Jak Macieju idzie? A daj spokój. Siemano, kolejnego dnia. Dzisiaj rozsiewamy nawóz pod słonecznik. Ładnie popadało. Będzie fajnie się agregatować. Maciej już tutaj się poskaczał. I po niedzieli zaczynamy siać słonecznik. Idziemy zobaczyć, jak tam Maciejowi idzie agregatowanie. Tak się cieszy na mój widok. Ziemia ładnie wilgotna, to fajnie się robi. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak idzie praca? Bardzo dobrze. Autotraki do przodu. Tak jest. Ładnie wilgotna, nie? W końcu popadało. Ciepłe walki i naloty na oblężone miasto. Sytuacja humanitarna jest dramatyczna. 160 tysięcy mieszkańców pozostaje bez wody, elektryczności i środków medycznych. Zaraz masz koniec tutaj. Coś czuję, że i tak będziesz miał zmianę niedługo. Nikogo nie wpuszczę. Ładnie mapuje pola.
się znam, nie? Aaa, nie ma lipy. Trochę szybę wyczyszczę, bo nic nie widzi. Trzeba 6,9 schować, bo lekko pada, Przemek się zapłacze. Phil będzie oglądał na dworzu ciągu. Z chusteczkami, nie?